Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo krótko będą trwały te konsultacje, tylko 2 godziny w Białymstoku, nie za krótko? No nie, mówimy o rozwoju regionalnym już tyle lat, praktycznie od powstania województwa podlaskiego, więc cóż, co by nam to zmieniło, żebyśmy o tym samym mówili 5 dni? Nic. No tak, bo po tych planach... My doskonale jako politycy regionu, od malutkich gmin, od Sołtysa po marszałka, wiemy doskonale, co jest nam potrzebne i to wszystko zostanie dzisiaj panu ministrowi przedstawione. To znaczy, co nam potrzebne? Tak jest. Na pierwszym miejscu. Oczywiście myśmy już przedstawiali, w jaki sposób widzimy rozwój województwa podlaskiego. Wsłuchiwaliśmy się w głos od Sołtysów praktycznie rzecz biorąc... pomysły na funkcjonowanie naszego regionu i to cały czas trafiało do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poprzez naszych parlamentarzystów, to jest przez nas działających w sferze politycznej osób i to jest tylko taka już kwintesencja, domykamy ten temat i musimy szybko iść do realizacji. Powrócę do pytania, to co na pierwszym miejscu, co zrobimy, żeby nie spadała liczba mieszkańców, tu jest taka tabelka, która ilustruje, że będzie nam zmalało. Jakby będąc w ministerstwie, współpracowaliśmy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa i na tą mapą między innymi, gdzie konsultowaliśmy, co się dzieje, dlaczego te ciemne takie kolory się pojawiają, więc... A one oznaczają, że ludzi tak, ubywa... Tak, tak, tak. To jest utraty funkcji społeczno-ekonomicznych, prawda, czy samych ekonomicznych lub społecznych poszczególnych... No i najbardziej czarno to jest na Podlasiu, na Lubelszczyźnie. I tak. Lubelszczyźnie. To jakie priorytety? Co uda się na przykład zrobić, żeby odwrócić te tendencje? Żeby na przykład województwo nie spadło do klasy poniżej 1 miliona mieszkańców. No przede wszystkim zmienimy, myślę, że politykę taka, która była ostatnio realizowana, czyli wspieranie dużych ośrodków regionalnych. Tutaj oczywiście Białostocki Ośrodek Funkcjonalny został powołany, się świetnie tam rozwija, samorządy wokół Białegostoku i sam Białystok czerpie z budżetu województwa, ma swoje programy, fajnie to funkcjonuje. Duże pieniądze. Duże pieniądze. Myślę, że czas zwrócić uwagę na te regiony, które są, które no nie mogły, nie miały takiego komfortu, czego efektem jest to, że się pojawiły te obszary, które tracą, tak, ciemne plamy na mapie województwa. Tak. Więc na pewno to będziemy odwracali, będziemy starali Ale się to, skierować. To będzie oznaczało, że Białystok nie będzie się rozwijał, że pójdą absolutnie większe pieniądze na Łomże, Suwałki, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Boczki. Tak, mamy chyba 6 miast, które tracą swoją funkcję. I to też jest i Hajnówka, i Zambrów, Augustów, Łomża, Bielsk Podlaski, również Sokółka. I oczywiście musimy wzmocnić potencjał tych obszarów, bo to nie tylko wymienię miasta, powiatu, to są całe powiaty, którymi musimy się zająć, które muszą mieć swoje środki finansowe, ale też muszą mieć pomysł i ten pomysł na swój powiat, tak? I ten pomysł będziemy starali się wspierać. Ale pomysł jest zwykle standardowy. Musimy będziemy mieć drogę... Szukać nie, będziemy szukać tak niestandardowych tak pomysłów. To znaczy będziemy jakie? Poszukiwali. No tutaj się słuchamy najpierw, co chcą... Już mówię o programach wykonawczych, bo to, czego potrzeba... spadek ludności, sieć komunikacyjna ze światem, tak? Bo wewnętrznie tutaj budujemy sobie, jakoś jeździmy, tak? Małe wsparcie przedsiębiorców, no to musimy to jakoś wszystko zmienić, ale dla mnie, co będzie priorytetem, to sieć internetowa. Przede wszystkim. Uważam, że w tej chwili przy rozmowach z mieszkańcami Podlasia przede wszystkim już się nie pojawia droga, ona jest ważna, i zostanie zawsze ważna, bo trudno mówić o wielkiej cywilizacji, jeżeli się w błocie po kolana jedzie do lekarza czy do szkoły. To jest niewytłumaczalne. Tak? Więc tutaj musimy to cały czas będzie funkcjonowało. Natomiast bardzo wielki temat jest, to jest właśnie budowa sieci internetowej, dostępność tej sieci i funkcjonalność tej sieci. Funkcje nie tylko edukacyjne, komunikacyjne, ale też i społeczne, takie jak monitorowanie osób starszych, może to źle mówię, monitorowanie, ale zobaczenie, co się dzieje z ojcem czy mamą, jeżeli jestem w pracy, nie odbiera, tak? Musimy zobaczyć, co się... Jest mnóstwo takich rzeczy. No jest kwestia ogrzewania i tak dalej, Przez to też, poprzez strategię promocyjną, którą myślę, że będziemy realizowali bardzo fajnie, ona też będzie troszeczkę modyfikowana w naszym regionie, to będziemy się starali zachwycić świat czarem Podlasia.
Podlasie to jest kraina pełna czarów, czarująca i to będziemy chcieli... Ale przez prawie 20 lat czarowaliśmy. Nie, i nie myśmy mówili o kulturze. Nie za bardzo wyszło. Mówiliśmy o turystyce, tak? Opierając się na puszczach i koniec. I nam to nie wyszło? Tak, nie wyszło nam to. Musimy zmienić to. Jeżeli mieszkańcy, powiem krótko, świata, będą wybierać sobie miejsce do życia, czy do spędzania nad jesieni swojego życia i przyjadą tutaj, zachwycą się tym, co mamy, czy nami Podlasiakami, to jak będą mieli dostęp do sieci, to dla nich jest obojętne, czy będą mieszkać w Londynie, czy będą mieszkać... To lepiej, żeby mieszkali u nas. Tak. Bo wskaźniki będą mieszkali nie będą na Podlasiu, tak? Więc zdecydowanie... Ale co z tym internetem? Krótko się zatrzymajmy. Zainwestowaliśmy ponad 250 mln zł i nie poprawiło się. Białe plamy w przeciwieństwie. W internecie jak były, tak są. Na wsi zaczyna się zawsze od sieć komórkowa, na przykład od E, kończy się na H i cała reszta już nie wchodzi, co oznacza, że mamy beznadziejny dostęp do internetu i do sieci komórkowych. No i tym bardziej, że mam regionalną sieć szerokopasmową, która stoi. Prawie 2000 kilometrów. To było niezrozumiałe i nie wiem, dlaczego w ten sposób to postępowano. To co, uruchamia pan to? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Będę, stoję na stanowisku takim, wpuszczamy wszystkich wszędzie, jak tylko da. Żeby był operator, tak, żeby z tego skorzystać. Nadbużańska sieć szerokopasmowa, która samorządy też budowały, miała możliwość podłączenia się tylko w dwóch węzłach. Dlaczego? Czemu? Więc to w tej chwili wyjaśniamy. Na pewno będziemy wchodzili w ogólnopolską sieć edukacyjną, którą opracowywałem i realizowałem, ale też będziemy starali się rozwiązać ten temat w taki sposób, żeby znaleźć tego operatora końcowej mili, jeżeli to nie będzie, bardzo szybko, krótko mówiąc. Zastanawiam się też, jestem w kontakcie z ministrem cyfryzacji, no kwestia programu, program operacyjny Polska Cyfrowa, który zakłada też, nie wiem czemu, budowanie drugiej sieci wzdłuż naszych RSS-ów. Po co? W imię czego? Nie lepiej dać te pieniądze w jakiś sposób na konkursy? Tajsa które... jest koparka niż myślenie. Z tego wniosek. No i to mnie wpienia, nie ukrywam, bo ja tego nie rozumiem. A zatem dzisiaj dyskutujemy o planie rozwoju regionalnego, strategicznym. Na pewno postaramy się też, żeby samorządy wspólnie z samorządem województwa decydowały o tym, jak mamy to rozwijać, jak mamy dystrybuować te środki, tak żeby były jak najbardziej potrzebne. Ja z tej racji, że pracowałem w samorządzie dużo lat, od początku współpracując z Sejmikiem, czyli od 1999 roku, znam nasze słabości, jakie mamy jako Podlasianie, więc to wszystko będziemy przezwyciężać i mówić jednym głosem do Warszawy, co jest nam potrzebne i tego się domagać. My nie będziemy już, myślę, że prosić. My się już domagamy. Ja myślę, że po tych wyborach samorządowych Podlasie stało z kolan i będzie się domagało rozwiązań, które nam są potrzebne już teraz do życia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio.